Was bardzo serdecznie na kanale Karolina G. Rabuś! Nie wchodź do szafy! Rabuś! Dokładnie w chwili, jak zaczynamy nagrywać. Chodź! Przychodzimy do Was, moi drodzy, z holem zakupowym z Shein. Jakbym miała dziwny głos, to jeszcze trochę jestem przeziębiona, ale czuję się dobrze, tylko po prostu mam zryty głos. Mamy tu raz, dwa, trzy, cztery. Ja mam chyba pięć rzeczy, a Matysia? Cztery. Cztery. I są tu jedne buty, słuchajcie. Dwa buty. Dwie pary butów. Ale chodzi mi o to, że te buty są takie same, tylko różnią się kolorem. Jedne są dla mnie, drugie dla Maty. Ja swoje już raz założyłam. Będziemy matching. Tak. I przechodzimy do pokazania. I kochani, my nawet nie wiedzieliśmy, że wybraliśmy te same buty, tylko tak się je po prostu złożyłam. Tak, ja powiedziałam Matysi, żeby przejrzała, co jej się podoba i wysłała mi linki. Po czym, jak wrzuciłam linki, to zobaczyłam, że Ty dałaś te same buty co ja, a my też do końca nigdy tylko nie wiemy. W innych kolorach. Tak, i też do końca nigdy nie wiemy, co zostanie nam przysłane do ostatniego prawie momentu. Bo podajemy jakby więcej opcji, a z tego marka wybiera określoną ilość. Jest mi tak gorąco, że szok. No bo może dlatego, że założyłeś bluzę. Żeby mi do spodni pasowało. No i dobra, moi drodzy, no to zaczynamy. Kto pierwszy? Może z tymi butami obydwie. Tak? No dobra. No dobra. No to zaczynamy od butów. Zobaczcie, przychodzą w takim ładnym opakowaniu i zaraz Wam pokażę. Ja też mam. No, Ty możesz też swoje od razu. O, właśnie, pokaż, jak one były zapakowane, bo moje już są otwarte. Tak, ładnie. Każdy but oddzielnie w takiej torebce białej, jak widzicie. No, widzicie już, co to są za buty? Kowbojki. Oh my gosh! Ale one nie są, nie bójcie się, to jest tylko taki lekki obcasiczek, prawie go nie ma, no to jest taka po prostu kowbojki takie. Co chcę Wam powiedzieć, to one mają usztywnienia w środku, możesz powyjmować sobie, Matysia. Aha. Ja już swoich wyjęłam. Tutaj mają suwak. Zobaczcie, jaki super w ogóle jest. Tak wyglądają w środku. Moje są z takiej ala skórki, dobrze mówię? Tak. Ze skóry. A moje są z takiego zamszu. Aha, wiesz? Moje są takie mięciutkie. Tak, mięciutkie. Moje mogłyby przemiękać, twoje nie. No i tutaj mają takie, wiecie, żeby łatwiej... Nie, mały nie przymiękał, no bo w środku mają ten. Ale tylko kawałkiem mają taką skórkę, w środku już później nie mają, widzisz? Nie widzicie tego, moi drodzy. No i mają czarną podeszwę, ja już... mam 37. Ja wziąłam 35. Niemożliwe. 38! No i co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że te buty są bardzo ładnie wykonane, mają piękny ten haft tutaj. No bo wiecie, nigdy nie wiecie z online, no to ja chciałam... Lepiej jest mieć za duży niż za małe, bo my mamy ten sam rozmiar. Matysia ma troszkę większą stopę jednak, o pół centymetra. O pół centymetra, no tak, dokładnie, o więc pół rozmiaru. Jak macie pół numeru, że tak powiem, większy niż standardowy rozmiar, no to bierzcie rozmiar większy. Bo ja mam w ogóle, w Anglii mam 4,5, a w Polsce to jest 37,5. No i na przykład Adidas jest fajnie. Adidas jest fajnie zamawiać, bo możecie zamówić sobie co połówkę, a tutaj nie. Rabuś przyszedł już nam pomagać, no bo wiecie, są grane pudełka. Powiem Wam, moi drodzy, że w ogóle te buty są świetne i bardzo dobrej jakości, która mnie mocno zaskoczyła. Zobaczycie na przebitkach, jaką stylizację do nich wybrałam. No i też zobaczycie... Ja nawet nie wiem, jaką stylizację z nimi zrobić. Ale musisz coś wymyśleć. I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy. Przechodzimy dalej. Mati sobie schowa buty, a ja Wam pokażę bluzkę. Jak zobaczyłam ją na stronie Shein, to bardzo mi się spodobały, że i paski. Teraz w ogóle paski znowu wróciły do mody, ale zobaczcie ten wzór. To nie paski. To są paski, też takie paski w kółka, no to dobra. To jest kółko. No dobra, ale to są paski generalnie, które się zaokrąglają, bo na rękawach masz normalne. No i to jest taka, widzicie, oversize'owa bluza, kobieta z różową twarzą, fajne okulary, ładnie wygląda. To jest taki materiał miły, ale śliski raczej, ale nie śliski sztuczny taki, wiecie, tylko taki po prostu, że nic się do tego nie będzie przyklejało. Bo pod spodem jest milutki. Rozmiar S-ka, metka tu Shein. No i tak po prostu wygląda ta bluza, wskakuje w nią zaraz. I założyłam tę bluzę. No ta bluza jest superowa, słuchajcie, bardzo mi się podoba. Fajnie leży, można ją sobie podwinąć. Jest taka trochę inna, fajnie. Dobra, ja zaraz pokażę moją następną rzecz, czyli bluzę.
Bo teraz jest jesień, no to ja pomyślałam, że wezmę sobie jakąś bluzę i bo ta mi się spodobała. Mi też się podobała ta bluzka. Ja normalnie w ogóle takich rzeczy nie wybieram, bo jest jesień i pomyślałam, że nie wiem, spodobało mi się nawet, to pomyślałam, że trochę inną rzecz wybiorę. To jest taka bluza, bluzka, bo to nie jest taki, taka gruba bluza i ma taki kołnierzyk. Długie rękawy dosyć ma. Aha, tak. I one są tutaj. Nie są nawet takie. Ściągacz mają. Ale fajna, wiesz, ja ją widziałam na stronie i też mi się ona podobała, bo stwierdziłam, że jest fajna. Jest taka trochę vintage. Mhm. Jaki rozmiar? XS. XS. Tak wygląda bluzka. Nie mogę w ogóle dać do góry ręce, bo jest bardzo krótka. Musiałabym coś pod spodem założyć, tak jakby, nie wiem, jakąś bluzkę. Aha, czyli coś musi być pod spodem, bo jak unosisz ręce, to ci wszystko widać i nie czujesz się dobrze, tak? No, ale ogólnie jest fajne. No, nie wiem, podoba mi się, bo myślałam, że mi nie będzie się tak podobać, ale mi się podoba. Ale zostawisz ją sobie, czy nie? No, pewnie, że tak. I dobra, przechodzimy do kolejnej rzeczy. Ja wzięłam sobie, słuchajcie, zamówiłam spodnie, beżowe po prostu. Takie, jak widzicie, czyli z takim przyszytym kantem z przodu, beżowe, one mają taki materiał, który lekko połyskuje, to może nie, ale widzisz, o co mi chodzi, on jest taki, no właśnie, lekko połyskujący, nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. I to jest normalny materiał, tylko ma taki trochę szali. Tak, i to jest rozmiar 36, spodnie są na suwak, zobaczycie, jak na mnie leżą, ogólnie są bardzo ładnie wykonane, mają z tyłu atrapy, jeśli chodzi o kieszenie, z przodu mają normalne kieszenie, są dosyć długie, takie dzwony, takie w sumie trochę, nie? Nie, po prostu są ten... Mi się wydaje, że one są... Nie, one nie są dzwony. Nie? Taka szeroka po prostu? Nie, po prostu są szerokie. No dobra, założymy to, zobaczymy, ale bardzo mi się podobają i też bardzo ładnie są, bardzo fajny materiał. I założyłam te beżowe spodnie, słuchajcie, wkasałam trochę bluzkę, ja jestem po obiedzie, tu w tej partii są troszkę ścisłe, mam wrażenie, mogłyby być większe, czyli 38 rozmiar, no bo to trochę słabo wygląda, ale chciałam wam pokazać mniej więcej, jak one mają leżeć, ale niestety, tak jak mówię, one są troszkę na mnie, według mnie za małe. Za to sweterek jest superowy, można go sobie tak ściągnąć, bardzo przyjemny, ja tak zarzuciłam po prostu go, wiecie, na biały t-shirt, prawda? Taką się prezentuje. No, sweterek jest całkiem fajny, ale spodnie jednak chyba pójdą do sprzedania dla kogoś, kto ma troszkę mniejszy rozmiar, no bo mówię wam, tutaj są dla mnie trochę za ścisłe. Dobra, jak mam pokazała spodnie, to ja też pokażę moje spodnie. Mega mi się podobają te spodnie. Mi się tak średnio. Też pomyślałam, że mi przypominały lata 80, nie wiem czemu. O, te to są połyskujące dopiero, nie? Te są tak, nawet nie. Poczekaj, nie. No jest to taki trochę. Taki satynowy, o właśnie, ten materiał jest jak satyna. O, takie? Szerokie. Po prostu szerokie, takie trochę, nie, to nie są dzwony i mają takie zawiązanie. Ale prawie dostałam te sznurki, takie na brzuch, co nie, zawiązuje sobie. Ale nie takie, wiecie, wiązanie, że jakby wam nie wiadomo, co tam wystawało. XS. Nie, nie, to są takie fajne. XS. Zresztą zobaczycie na Matysie, one są duże XS-ka, nie? Bo ty je przymierzałaś. No, one są duże. No, one są duże. One są duże. Jak S-ka bym powiedziała bardziej. Ja powiedziałabym nawet jak M-ka. Tutaj demonstrujemy spodnie. Widzicie, one są bardzo długie. I bardzo, a weź tak stań bardziej szerzej, żeby było widać, jakie one są. O właśnie, o to mi chodziło. Takie są aż szerokie. Zawiązanie mam tutaj. No mają takie zawiązanie. No i fajne, fajne. No do takiej jakiejś jasnej koszulki albo ciemnej. Całkiem, całkiem. Kolejna rzecz to jest sweter. Ja chciałam po prostu jesieniarski sweter beżowy właśnie do tych spodni, co widzicie. I już wam pokazuję. Powiem wam, że na zdjęciu on był ładniejszy. I powiem wam też, że wydawał się być mniej sztuczny, ale ten materiał... Fajny. Kardigan, właśnie, tak, ale ten materiał nie jest zbyt taki przyjemny, bardziej taki kojarzy mi się z elektryzującym i odcień beżu też nie jest tak ładny, no zobaczcie, jak spodnie. Ten, także,
Średnio mi się podoba, ale pewnie będę w nim i tak chodziła, bo generalnie swet... Pewnie tak po domu położyć na coś. Nawet na spacer, tylko chodzi mi o to, że to nie jest to, co myślałam, wiecie, to co zamawiam. Jest to raczej coś innego, zobaczcie na mnie, tu ma jeszcze takie rozporeczki, ma tu kieszeń, można wrzucić coś, nie wiem. Tylko taka dziwna jest ta kieszeń. No i rabuś nam miałczy na dole. A rozmiar tego swetra, to już wam mówię, to jest SK. I założyłam ten kardigan. Jak widzicie, on ma taki żółtawy kolor, nie podoba mi się ten odcień, tu go troszkę trzeba przeprasować, ale wiecie, no na jesienne wieczory może być, o wtedy tak bym go bardziej wzięła, wiecie, w ten sposób i tak sobie w nim pomykała. Fajnie, że jest dłuższy, więc nie podwiewa, tylko jest jakiś taki powyginany, te kieszenie też powinny być, wiecie, takie długie aż do końca, a są tylko tak kawałek, co jest według mnie trochę lipne, także nie wiem, czy ten sweter ze mną zostanie. Wątpię w sumie, bo troszkę mi się nie podoba. Moje kochani, ostatnia rzecz. To jest sukienka. I nie po prostu normalna taka, wiecie, tylko taka imprezowa. Jak wróżka. I widziałam ją i powiedziałam sobie, jak mogę nie wybrać tego. Tak? To jest nienormalne, żeby tego nie wybrać, no bo to jest sukienka po prostu... Zaraz suwak rozwalisz. Po prostu super. Czekaj, próbuję ją zapiąć. W ogóle ten rodzaj materiału teraz jest bardzo modny, taki print. Pokaż to. To jest taki jak wróżka, nie wiem. O, taka to jest, kochani, sukienka. To ma takie tiule. Czy ona jest do kostek, czy nie? I ma perły. Ona jest do kostek i ona ma takie perły. Tutaj ma zawiązania i... Naprawdę ona jest do kostek? Mi się dawało, że krócej trochę. Tak, do anku. Zobaczymy, jak założymy. I ma taki materiał. Ale bardzo piękne są te perełki tutaj, muszę to wam pokazać. I w ogóle mi jest super, to mi się podoba. Wyglądam w tym jak księżniczka, czuję się w tym jak księżniczka i... Jestem skromna jak? Księżniczka. Tak, czyli księżniczki nie są skromne. I to jest regulowane, zobacz. Czuję się jak księżniczka, jak wróżka, nie wiem. To jest w ogóle super, piękne. Mega... I na pewno będę to nosić. Piękna i rozmiar XS-ka, bo myślę, że ludzie wszystko jest, te wszystkie moje są XS-ki. Tak. Kochani, chciałam wam pokazać tą sukienkę. Założyłam po prostu białe buty do niej. Uwielbiam ją. Kochani, czuję się jak wróżko, księżniczka, nie wiem. Jest super piękna, jest puffy, ale jest trochę na mnie za duża. Trochę dużo za duża. To myślę, że po prostu ją chyba dwa razy tutaj złapię z przodu. O tak. I tak wygląda góra, ma takie koraliki i tutaj też, i na rękawkach. I ogólnie myślę, że super wygląda, tylko jakby była trochę mniejsza, bo ten XS nie jest tak naprawdę taki XS, jest trochę za duży. I przejdźmy do mojej rzeczy, ja mam jeszcze dwie rzeczy. Pokażę wam swetrek, ten swetrek mi się podoba. Ma już przyjemniejszą teksturę, zobaczcie jak on jest uroczy. Jaki fajny. To jest taki krótszy swetrek. Widzicie, a la bolerko trochę? No może nie bolerko. I ma piękne kwiaty ponaszywane. Mega. I jest taki błękitno-jasny, no piękny, do jakiejś sukienki takiej, wiecie, prostej. Albo do t-shirtu, jak to się odmienia. Plus pod spodem biały jakiś t-shirt, wiecie, jeansy. Piękny sweterek i mam go w rozmiarze S. Bardzo mi się podoba. Już jestem ciekawa, jak będzie na mnie leżał. I ostatnia moja rzecz, moi drodzy, to już nie będzie nawet takiej sieniarska, jak zimowa już prawie, bo mam kurtkę. No jak zobaczyłam tą kurtkę, to mówię, z miłą chęcią ją drapnę, że tak powiem. Zobaczcie, puchowa, biała kurtka. Jeszcze normalnie moonbootsy by się do tego przydały. I jest pięknie wykonana, zapewniam jest was. Jest bardzo, bardzo mięciutka. Mięciutka, no to jest rozmiar w ogóle SK. Ma fioletowe tutaj pod spodem. Co jeszcze wam powiem, ma kieszenie normalnie działające i na suwak. Jest bardzo mięciutka. Bardzo. I nie jest w ogóle ciężka. No i jest piękna. Bardzo mi się, słuchajcie, podoba. Wszystkie ma zabezpieczenia na suwakach. O, znaczy tutaj akurat się już zdjęły, ale tu przy kieszeniach nawet. Naprawdę. I jeszcze ma kaptur, co jest mega potrzebne, jak mieszkamy na wyspach, bo on często pada, albo wieje nawet bardziej. Więc super. Z kurtki jestem najbardziej, słuchajcie, zadowolona. I z butów. Tak. A ja z sukienki i z butów. Tak, moi drodzy, prezentuje się kurtka. Idealna. Rękawy idealne. Mam jej niczego do zarzucenia. Ona jest fantastyczna. Już ją zapnę i pokażę wam, jak wygląda zapięta.
Tak wygląda kurtka zapięta, tutaj ma kieszenie, rewelacja. I zobaczcie, jakie ona ma tutaj kołnierz, nic Wam nie będzie podwiewało. Ja jestem bardzo na tak. Moi drodzy, wszystkie linki macie oczywiście w opisie, jak zawsze zniżkę także macie w opisie, także życzę Wam miłych zakupów i dajcie znać, co z tych rzeczy Wam się najbardziej podobało. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i dajcie lajki w górę i pa! I subskrybujcie. Pa! I pa!